Hela drugie, zwycięstwo Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza z BKS Profi-Credit Bielsku-Biała w tym sezonie. Dziś chyba równie łatwo jak w Bielsku-Białej, prawda? No mi się nie wydaje, że w Bielsku-Białej było łatwo, to było na pewno za więcej zacięty ten mecz. Dzisiaj było lżej, zdecydowanie. To, co jest grzechem, grzechem Bielszczany w tym sezonie, to są notorycznie tracone punkty seriami. Dzisiaj również dwie siedmiopunktowe serie wasze i to ustawiło przynajmniej te dwa pierwsze sety. No tak, ale jak widziałeś, to nam się też zdarza, tak? Nie, to jest po prostu kobieca siatkówka, mi się wydaje. Po prostu my też mamy z tym problem i zawsze po prostu szukamy jakieś rozwiązanie. No, nie wiem, nic za to nie poradzę, bo my się tym też po prostu martwimy. Dla was ważne te punkty, bo wy cały czas ścigacie czołówkę, bo chcecie grać o medale w tym sezonie. Tym punktów jeszcze troszkę brakuje, ale chyba jesteście na dobrej drodze. No tak, my właśnie teraz nie mamy w ogóle możliwości właśnie przegrywać z takimi jakby słabszymi przeciwnikami, bo po prostu jak przegramy, to później nam będzie bardzo ciężko, bo nam bardzo naprawdę zaszkodził ten pierwszy mecz, ten walkover i teraz właśnie gonimy, nie? I zobaczymy, czy nam się uda. No. Kolejny tytuł MVP dla ciebie w tym sezonie. Miłe wyróżnienie, tym bardziej w meczu przeciwko twojemu byłemu zespołowi. Tak, bardzo się cieszę. Myślę dzisiaj, że naprawdę zasługowała chyba Katy Weiss, bo zagrała naprawdę super. I no, a tak to jest po prostu. Asia, chyba nie tak wyobrażałaś sobie powrót tutaj do Dąbrowy Górniczej, prawda? No na pewno nie. Naprawdę liczyłam dzisiaj, że uda nam się jakieś punkty uczknąć, bo Dąbrowa też tak gra trochę albo dobry mecz, albo gorszy mecz. Miałam nadzieję, że dzisiaj będzie ten gorszy. Chociaż no, nie musiały się za bardzo męczyć, bo tak naprawdę to my swoją grą przegrałyśmy dzisiaj. To, co w tym sezonie jest, tak rzuca się na pierwszy rzut oka, to, że my mamy zbyt często takie przestoje w grze. Również było tak dzisiaj, kiedy dochodzimy, cały set próbujemy, odrabiamy straty, w końcu jest remis po 18 i nagle ni stąd ni zowąd 7 punktów rzędu dla Dąbrowy, która wygrywa set. No dokładnie, tak mi się wydaje, że jakbyśmy bały się wygrać. Chyba już się tak przyzwyczaiłyśmy do tego przegrywania, że chyba to nas tak paraliżuje, że mogłybyśmy wygrać seta i jakby to do nas nie dociera, także no... Ja myślę, że to wszystko siedzi u nas w głowach, bo to nie jest tak, że my nie potrafimy. Na pewno potrafimy, bo na treningach czasami naprawdę fajnie to wygląda, ale trzeba przełożyć jeszcze to na grę. Przede wszystkim musimy sobie zrobić atmosferę, bo jesteśmy jakieś takie smutne, nie gramy tak zespołowo, co jest bardzo pomocne, że czasami w zespole nie musi być wielkich gwiazd, a jest fajna atmosfera i się wygrywa i się gra. No, na pewno ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo to już jest kolejna przegrana, ale no jeszcze kolejne mecze przed nami. Ja dalej wierzę, że uda nam się podnieść z tego ostatniego miejsca i no jeszcze pokażemy się naszym kibicom z dobrej strony, że będą mogli być z nas dumni. Wiemy, że wspierają nas zawsze, że są z nami na dobre i na złe, za to im dziękujemy i mam nadzieję, że no nie przestaną w nas wierzyć i że jeszcze trochę tego zaufania będziemy miały z ich strony. Niestety ta seria porażek trwa w najlepsze i czekamy na to w końcu, na to zwycięstwo, które być może pozwoli nam uwierzyć we własne umiejętności, ale będzie znowu ciężko, prawda, bo przed nami gra z Budowlanymi Łódź, gra z Chemikiem, tutaj bardziej chyba będziemy liczyć na jakieś punkciki niż na pełną pulę. No dokładnie, no w takich meczach to my nie mamy nic do stracenia, musimy wyjść i bić się z nimi, a nie są to takie zespoły nie do pokonania, także no w Łodzi miałyśmy 3-2 praktycznie, mogłyśmy wrócić równie dobrze z 2 punktami dla nas, także no to nie są takie jakieś strasznie jacyś giganci siatkówki, że nie da się z nimi wygrać, a tym bardziej, że gramy u siebie. No i mam nadzieję, że naprawdę no w końcu uda nam się coś ruszyć. Mam nadzieję, że przy następnym wywiadzie będę zadowolona i szczęśliwa, że dopisałyśmy na swoim koncie chociażby 2 punkty.